Dzień dobry Państwu, kłania się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych. Ze mną jest Piotr Jankowski, również Narodowy Instytut Studiów Strategicznych. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy omawiać bardzo istotny temat kradzieży prawdy, kradzieży pieniądza i następny etap kradzieży złóż. Ale przedtem musimy się odnieść do sytuacji, która dzieje się teraz w najbliższych dniach. Jak Państwo wiecie, odbudowaliśmy nasz kanał Navity. Chcemy troszeczkę porozmawiać również o tym, nie tylko o przejęciu naszego kanału i nie tylko zablokowania go na YouTubie, ale również próby wrogiego przejęcia Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych i wrogiego przejęcia dorobku Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Tutaj się bardzo dystansujemy do tego, co się obecnie dzieje w tych środowiskach, które zapowiadają demonstracje na 21 tego miesiąca. Chcemy Państwu powiedzieć, że nie utożsamiamy się z tymi działaniami, które tam są tworzone, które uznajemy za działania pozorne, jeżeli chodzi o załatwienie sprawy związanych ze złożami, natomiast prowadzących do tego, żeby spowodować zamieszanie i rozruchy społeczne. Kontestujemy to, że za głównego wroga przy kwestiach złóż wybiera się Konfederację. Dlatego, że odpowiedzialnymi za to, co się dzieje wokół złóż i tych kwestii, które my poruszamy w Instytucie, odpowiedzialne są główne partie rządzące głównego nurtu, a nie partie takie jak Konfederacja. Dzisiaj będziemy omawiać właśnie tą kwestię łączącą ten element wprowadzania społeczeństwa w błąd, czyli okłamywania go, zatajania prawdy z prywatyzacją pieniądza i prywatyzacją złóż, bo ten ciąg jest tym ciągiem najbardziej istotnym i takim, który pokazuje, co jest naprawdę istotą rzeczy i kto jest winowajcą tego stanu rzeczy. Piotrze, ponieważ Ty jesteś autorem takiego opracowania, które nazywa się Zakotwiczenie Polskiego złotego w zasobach naturalnych dywidenda narodowa. Zresztą ta kwestia była również poruszana na ostatniej konferencji Konfederacji, gdzie ona właśnie do tej dywidendy się odnosiła. To jest nasz dorobek sprzed wielu lat, który od dłuższego czasu w Instytucie podnosimy. Czy mógłbyś się właśnie do tego odnieść? Najpierw może się odniosę króciutko do tej konferencji Konfederacji. Otóż rzeczywiście pojawiła się tam idea dywidendy narodowej. Nawet wprost była tak nazwana. Nie wiem, na ile było to odwołanie się do naszego dorobku. Mam nadzieję, że tak i że ta nasza praca przyniosła efekty. Natomiast była to, że tak powiem, pierwsza jaskółka w moim mniemaniu, ponieważ ta dywidenda narodowa jest w tym momencie, przynajmniej z tej enuncjacji, rozumiana w sposób ograniczony w stosunku do tego, jak my ją rozumiemy, bo dotyczy tylko korzyści wynikających z eksploatacji zasobów i przeznaczenia ich na głównie fundusz emerytalny. Natomiast nie dotyka problemu emisji pieniądza i korzyści wynikającej z emisji pieniądza, a to ma być drugi element, który ma tworzyć dywidendę w naszych koncepcjach. Ponadto jest tam mowa też o tym, że rozdawanie czy sprzedawanie koncesji jest jakby co do zasady mechanizmem akceptowalnym, natomiast my uważamy, że złoża są własnością i zasoby są własnością narodu i powinny być, że tak powiem, w bardziej bezpośredni sposób kontrolowane przez spółki, na przykład narodowe, które do tego celu będą powołane specjalnie i żeby te korzyści nie wynikały tylko na przykład z podatków czy z podatku miedziowego, który może w każdej chwili, jak wiadomo, być zmniejszony. Ponadto z koncesji wynika również możliwość wydobywania innych złóż minerałów i pierwiastków ziem rzadkich, które oprócz na przykład miedzi i srebra, o której jest ostatnio głośno, stanowią tak naprawdę clue i główny zysk, kiedy firma dana przejmuje poprzez koncesję wydobycie, możliwość wydobycia złóż miedzi i srebra. Piotrze, ja bym poszedł tym wątkiem zamazywania prawdy i kłamstwa, bo po pierwsze nie jest pokazywana i nie jest nawet próba ujawnienia, jakie te złoża są. Nikt nie podjął się takiego audytu dotyczącego złóż, ich jakości, powiązane są z jakimi innymi, że tak powiem, elementami, o których była mowa, że na przykład w miedzi są jeszcze pierwiastki, które potrafią dać rentowność większą niż sam ten główny pierwiastek. Tego wszystkiego nie wiemy. Ta wiedza jest przed nami ukrywana. Ja na przykład jestem zwolennikiem, żebyśmy do tej prawdy docierali tymi możliwościami, które obecnie są. Jest ta 11 posłów Konfederacji, która może zadawać tego typu pytania i może od rządu egzekwować przekazywanie takich informacji. Chciałem Państwu uświadomić, że odbywa się obecnie proces z jednej strony szczucia na przykład na Konfederację, która jest przyjazna pewnym przedsięwzięciom. Jest próba kreowania konfliktów, próba wywołania zamieszek społecznych. Sytuacja w górnictwie wynika ze świadomego działania pewnego lobby, które tutaj w Polsce się znajduje, które jest zainteresowane tym, żeby płynęły do nas dostawy węgla ze wschodu, mimo że hałdy są pełne polskiego węgla. Próbuje się wyciągnąć górników na ulicę. Wokół tego kręci się mnóstwo prowokatorów, którzy próbują tą sytuację doprowadzić do tego, żeby nastąpiły jakieś demonstracje i zamieszki uliczne, po to, żeby państwo mogło wprowadzić kolejne restrykcje i żeby to przykrywało rzeczywiste problemy, które są w Polsce i to, co się dzieje w kontekście i górnictwa, i w kontekście zawłaszczania nam czy to złóż, czy majątku, czy wreszcie pieniądza. Chodzi o to, żeby nie dać się zwieść w tej fałszywej fladze, która tutaj jest promowana. Niektórzy się przy tym lansują, natomiast nie ma tam rzeczywistego działania. Jest takie powiedzenie, że na wojnie pierwszą ofiarą jest prawda, a my jesteśmy na wojnie. My jesteśmy na wojnie, bezustannej wojnie ekonomicznej, która toczy się co najmniej od 1988-1989 roku. Uczestnicy tej wojny, którzy nam ją wytoczyli, którzy doprowadzili właśnie do prywatyzacji pieniądza, który powinien być dobrem publicznym, oni oczywiście używają różnych technik manipulacji, technik socjotechnicznych, a najłatwiej jest manipulować społeczeństwem, kiedy prawdę fałszuje się na poziomie podstawowym, czyli na poziomie podstawowych pojęć. Takim pierwszym fałszem dla mnie ewidentnym to jest to, że 4 czerwca 1989 roku odzyskaliśmy niepodległość. To jest rzecz, która w przestrzeni medialnej pokutuje i większość Polaków, którzy mają jakiekolwiek zainteresowanie sferą publiczną, podlega tej manipulacji. Następne fałsze i następne manipulacje dotyczą różnorakich dziedzin życia, głównie spraw społeczno-ekonomicznych. I tak, mamy fałsz, że bank jest instytucją zaufania publicznego, tak jakby był częścią jakiegoś systemu publicznego, czyli kontrolowanego przez państwo, któremu się należy zaufanie. Tymczasem, jak wiemy, banki są prywatne i nie są związane w żaden sposób z interesami państwa polskiego, czy społeczeństwa polskiego, czy społeczności lokalnych, jak jakieś banki na przykład municypalne. I ten fałsz powoduje, że my, znaczy społeczeństwo trochę jak takie przysłowiowe pijane dzieci we mgle, w tej rzeczywistości nie potrafi się do końca odnaleźć i nie widzi źródeł pewnych bolączek i pewnych problemów, które dotyczą większości polskich rodzin i polskiego społeczeństwa. Kolejnym fałszem i kolejnym przykładem, jaki można podać, to jest na przykład powszechnie pokutujący pogląd, że depozyt w banku jest depozytem. No, depozyt w banku nie jest depozytem, ponieważ jak złożymy pieniądze w banku, to stają się jego własnością. Kolejny mit jest taki, że kredyt powstaje z depozytu. Więc tych fałszywych pojęć jest bardzo dużo i cała rzeczywistość właściwie, głównie ta społeczno-ekonomiczna i ta sfera establishmentowych mediów jest właściwie nafaszerowana taką mitologią, takimi fałszami, półprawdami. Kiedyś Goebbels powiedział, że małe kłamstwo jest bardzo łatwo podważyć i pokazać, że jest małym kłamstwem, ale wielkie kłamstwo jest najtrudniejsze do podważenia i jest najbardziej sprawnym narzędziem manipulacji i utrzymywania i sprawowania władzy. Kiedy się skradnie możliwość emisji pieniądza suwerennego przez państwo, to bardzo łatwo jest potem powiedzieć, no sorry, my nie mamy kapitału. Tak. Nie mamy kapitału na to, żeby prowadzić jakieś inwestycje, nie mamy kapitału, żeby eksploatować i wydobywać złoża. Zawsze musimy się zadłużać, zawsze musimy korzystać z zewnętrznego źródła finansowania, korporacji finansowych, które też nie są instytucjami zaufania publicznego, tylko są firmami, które są nakierowane na zysk i w związku z tym zrobią wszystko, żeby ten zysk wygenerować. Tak jak powiedziałeś, wszystko zaczęło się od kradzieży prawdy, dlatego że ona była warunkiem tego, żeby takie rozwiązania, jak właśnie sprywatyzowanie podstawowej infrastruktury dla społeczeństwa, dla narodu, jaką jest pieniądz, żeby się powiodło. Bo trzeba było wmówić społeczeństwu, że żyjemy w normalnym kraju, że to są standardy europejskie, że jesteśmy niepodlegli, że mamy Narodowy Bank Polski, który emituje suwerenny pieniądz i tak dalej, i tak dalej. Więc cała ta machina propagandowa była niezbędna do tego, żeby sprywatyzować pieniądz i utrzymać tą prywatyzację, czyli to status quo, co miało różnorodne skutki poprzez to, że później łatwiej było oczywiście przejmować przedsiębiorstwa produkcyjne, przejmować handel detaliczny i wiele dziedzin gospodarki, w zasadzie wszystkie węzłowe gałęzie gospodarki zostały w Polsce przejęte i są kontrolowane przez obcy kapitał i międzynarodowe korporacje, więc to się wszystko wiąże z prywatyzacją pieniądza i z tym, o czym mówiłeś, że jeśli pozbawi się nas własnego pieniądza, to łatwo używać argumentu, że no nie mamy pieniędzy na inwestycje, na przykład na inwestycje w wydobycie złóż, na inwestycje infrastrukturalne, na inwestycje w edukację młodych Polaków, na inwestycje w służbę zdrowia, na inwestycje w infrastrukturę, a zwłaszcza w rzeczy, które są wysokodochodowe i mogą przynieść bardzo duże zyski, jak na przykład złoża, czy geotermia, czy wiele innych dziedzin, które mają związek z energetyką, która jest strategiczną branżą dla gospodarki. No krótko mówiąc, ukradziono nam nasz pieniądz. Nigdy nikt się w tej sprawie nie buntował. Ale ta kradzież powodowała, że w gospodarce zachodziło mnóstwo bardzo negatywnych zjawisk. To jest i od głodu monetarnego, od tego 40% luki nabywczej, przez to, że ludzie tracili pracę, że zakłady za grosze zostały sprzedawane, narastające bezrobocie, niska płaca, która jest po to kreowana, żeby właśnie utrzymać ten głód monetarny, żeby ludzie musieli się zadłużać, żeby nie byli w stanie za swoje wynagrodzenie wykupić wystarczających ilości dóbr potrzebnych dla ich egzystencji. I czy w służbie zdrowia, czy w jakimś innym strajkują przeciwko skutkom, a nie przyczynom. Nigdy ta przyczyna, te kłamstwo założycielskie, o którą powinny być właśnie protesty, o którą powinny być być strajki, o którą powinna być integracja społeczna, nie zachodzi. Te tematy, gdzie ludzie są wyprowadzani na ulicę, są tematami nie tyle zastępczymi, co dotyczącymi skutków, a nie przyczyny. I dlatego w Instytucie tak zwracamy uwagę na to, żeby mówić o rzeczach naprawdę istotnych i o przyczynach. W tej błędnej architekturze monetarnej, która powoduje tą niewolę długu, powoduje również to, że popadliśmy w taki swoisty neokolonializm gospodarczy, że zarobki u nas są 3-4-krotnie niższe w stosunku do zarobków w zachodniej Europie. To wszystko nie wynika z tego, jak nam niektórzy ekonomiści establishmentowi wmawiają, że u nas jest taka beznadziejna wydajność pracy i że Polakom się nie chce pracować albo nie umieją pracować, tylko to wynika właśnie z tych błędnych mechanizmów, błędnych rozwiązań, błędnych struktur, czyli wadliwej architektury monetarnej i tego, że gigantyczny kapitał w związku z tym, że ta struktura jest neokolonialna, gigantyczny kapitał jest transferowany, ucieka. I tu dochodzimy, kto jest beneficjentem tego całego zamieszania i tego postawienia tego systemu czy architektury finansowej na głowie, prawda? No. A tutaj nie docieka się, kto jest prawdziwym beneficjentem, tylko wyszukuje się takich zastępczych wrogów po to, żeby właśnie ukryć głównego architekta. Beneficjentem są oczywiście korporacje, którym my płacimy, na przykład za kapitał, który jest w cenie każdego produktu ukryty, którego nie możemy mieć własnego, więc oni mają swój stworzony przez siebie i musimy za to płacić. Musimy płacić nawarstwiające się, kumulujące się odsetki w cenach produktów. Jeśli państwo jest zmuszone do zadłużania się w bankach zagranicznych, bankach prywatnych, w myśl artykułu 220 Konstytucji, to oznacza, że społeczeństwo musi płacić koszty tego długu w postaci podatków i na przykład wpływy do budżetu z tytułu podatku PIT mniej więcej równoważą się tam w różnych latach, różnie to wygląda, ale możemy przyjąć, że w dłuższym okresie czasu to jest mniej więcej równowartość samego kosztu obsługi zadłużenia państwa, czyli w granicach powiedzmy między 30 a 40 miliardów rocznie. Jakbyśmy posiadali suwerenny pieniądz, to prawdopodobnie są różne szacunki, ale mielibyśmy oszczędności w granicach, jako kraj, w granicach 150-200 miliardów złotych, czyli pieniądze ogromne, wielokrotnie tak naprawdę przewyższające potrzeby inwestycyjne z tytułu uruchomienia przede wszystkim badań i audytu złóż naturalnych w Polsce, uruchomienia inwestycji w te złoża, wydobycia, przetwórstwa, infrastruktury, również w geotermię itd., itd. A to z kolei by dało nam niezależność energetyczną i możliwość nawet eksportu. Dlaczego my uważamy, że ten pieniądz, właśnie pieniądz suwerenny jest tak ważny? Bo ten pieniądz suwerenny czyni pewne cuda. Dzisiajśmy rozmawiali w takim gronie, że tak powiem, polityczno-gospodarczo-biznesowym, na temat tego, że dzieli nas 30 lat do Szwajcarii, jeżeli chodzi o PKB per capita, że 30 lat potrzebowalibyśmy, żeby dogonić Szwajcarię pod tym względem. My na to żeśmy powiedzieli, że nie jest tak, bo właśnie ów pieniądz, kiedy jest suwerenny, to tak jak w Niemczech ten pieniądz, bon zatrudnieniowy spowodował, że Niemcy z Republiki Weimarskiej, która była obszarem nędzy i rozpaczy, w ciągu 6 lat zbudowano potęgę militarną i potęgę gospodarczą. Tak ten pieniądz szybko działa. To jest po pierwsze. Drugie, dlaczego mówimy o pieniądzu w kontekście dywidendy społecznej? Ponieważ ten pieniądz, właśnie korzyści wynikające z emisji są tym jednym z elementów, który może się składać na nową dywidendę społeczną. Tylko bank centralny powinien mieć prawo do tworzenia i niszczenia pieniądza. Żadne banki prywatne nie powinny w tym procesie uczestniczyć. Oprócz tego ten nowy kształt architektury monetarnej powinien być jakby zabezpieczony, czy jego gwarantem powinny być właśnie zasoby i na przykład energia pochodząca z zasobów, bo wiadomo, że Polska nie będzie gospodarką wyizolowaną, nie będzie autarkią i jest tutaj wymiana międzynarodowa i handel w jakimś zakresie zawsze potrzebny. W związku z tym ten pieniądz suwerenny musi być wiarygodny, a tej wiarygodności może dać zabezpieczenie na przykład na zasadzie troszkę petrodolara, pewnej analogii do tego, że za ten suwerenny polski pieniądz będzie można kupić i jakieś przetworzone już zasoby, czy na przykład energię, która będzie wynikała i będzie skutkiem przetworzenia i wykorzystania tychże zasobów. Te mechanizmy tutaj właśnie podsycane i grupy ludzi, którzy próbują grać na tych emocjach, które właśnie przywożą ze sobą górnicy, a nie pokazując, co tak naprawdę tam się wydarzyło, co jest przyczyną tego problemu, kto jest winowajcą tego stanu rzeczy, powoduje, że my cały czas będziemy dzieleni, w myśl zasady dzieli rządź, a nie będziemy rozwiązywać rzeczywistych problemów i pokazywać, jakie można rozwiązać. Instytut będzie cały czas dezawuowany właśnie dlatego, że pokazuje przyczyny i pokazuje rozwiązania. Także miejmy bardzo na uwadze i bardzo uważajmy i bądźmy bardzo ostrożni, zwłaszcza na środowiska, ugrupowania czy konkretnych ludzi, którzy mają pełne frazesów usta i są najbardziej patriotyczni ze wszystkich, są najbardziej katolicy, najbardziej propolscy i tak dalej, i tak dalej. I promowani są oczywiście przez te media społecznościowe, tak, bez opamiętania. No po to, żeby ich uczynić wiarygodnymi. I zawsze zastanawiałem mi się, analizując różne tego typu działania, jaki efekt był realny i konkretny tych działań i jakie były ewentualnie straty czy negatywne konsekwencje. Po owocach ich poznacie. I to jest najważniejsze, jest takie proste pytanie cui bono, komu to służyło? Jeśli zadamy sobie to pytanie, to bardzo szybko znajdziemy odpowiedź, kto był najprawdopodobniej inspiratorem, bo skutki tych działań były po prostu w jego interesie. Także na tą sferę życia publicznego trzeba bardzo uważnie patrzeć i niestety, jak to się mówi potocznie, mieć oczy naokoło głowy, bo mnóstwo jest tutaj manipulacji, mnóstwo jest socjotechniki, mnóstwo jest przekazów podprogowych, mnóstwo jest kombinacji operacyjnych, no właśnie, bardzo złożonych, tak. Więc naprawdę bardzo musimy na to uważać, tym bardziej, że historia Polski jest usłana niestety różnymi tragediami związanymi z prowokacjami różnego typu i właśnie działalnościami różnych służb i tajnych stowarzyszeń i organizacji. Przestrzegamy przed prowokatorami, którzy próbowali nam właśnie Instytut rozmontować, a teraz właśnie próbują udawać, że są głównymi autorami i obrońcami polskich złóż. Dokładnie tak. I też warto zwracać uwagę na jakość tego przekazu, który jest związane ze środowiskami, które najgłośniej protestują i starają się kreować jako jedyni obrońcy interesu społecznego czy narodowego. Bo często jest tak, że jak przyjrzymy się temu przekazowi, no to tam jest dużo niespójności, jest on źle przygotowany, łatwo go podważyć, łatwo go ośmieszyć, posponować, skompromitować. Często właśnie tego typu działania temu służą, nawet wbrew intencjom czy wiedzy i świadomości ludzi, którzy biorą w tym udział, bo często oni są nieświadomymi uczestnikami różnego typu rozgrywek i często się nimi po prostu manipuluje. Więc zwracajmy jeszcze również i na to uwagę, na jakość tego przekazu, na ile on jest klarowny, prosty, logiczny i na ile jest przede wszystkim racjonalny i łatwy do obrony, jeśli chodzi o dyskusję, o argumenty, bo wszelkie właśnie słabości takiego przekazu, niekonsekwencje, niespójności, braki będą bezwzględnie wykorzystywane. Najpierw kradną prawdę, tak. Prawda? Czyli epatują kłamstwem, prawda? Potem kradną pieniądz, potem to jest jeszcze obudowane właśnie takim bezwzględnym kolonializmem, czyli czynienia z człowieka niewolnika, czyli też prywatyzacja człowieka. Tak, utowarowienie, skomercjalizowanie. Tak, utowarowienie, sprywatyzowanie człowieka. Proszę Państwa, to nas może czekać, jeżeli nie będziemy uważnie obserwować właśnie czy kanałów internetowych, czy tych ludzi, którzy do Państwa mówią. I pamiętajmy, że jesteśmy na wojnie. Na cichej wojnie ekonomicznej, która wyniszcza nasz naród biologicznie, bo się starzejemy, wymieramy, jest depopulacja, mamy mnóstwo samobójstw, mnóstwo tragedii. Truci jesteśmy. Truci jesteśmy jedzeniem, wieloma innymi rzeczami. Generalnie na wielu płaszczyznach się to wszystko odbywa. I pamiętajmy, że na wojnie pierwszą ofiarą jest prawda. I bez tej świadomości, bez tej wiedzy i bez dociekania prawdy, bez dostrzeżenia rzeczywistości taką, jaką ona jest, my nic nie zmienimy, bo nie postawimy właściwej diagnozy i tym bardziej nie będziemy mogli realizować pozytywnego, realnego programu. Ja myślę, że to bardzo dobra konkluzja. Proszę Państwa, subskrybujcie nas, lajkujcie, dystrybuujcie nasze filmy, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o tych kwestiach, które mówimy. To będzie Wasz przyczynek do tej walki ze złem. Bo zło jest słabe. W momencie, kiedy stanie naprzeciwko niemu prawda wielu ludzi.